Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i poprowadzę dla Państwa dzisiaj kolejne webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. Naszą dzisiejszą ekspertką jest Paulina Milewska, związana ze stowarzyszeniem Labi, a dzisiejsze webinarium nosi tytuł Design Thinking w bibliotece i odbywa się w ramach kwietniowego miesiąca tematycznego poświęconego niekonwencjonalnemu i adaptacyjnemu myśleniu w bibliotece. Webinaria są realizowane w ramach programu Rozwoju Bibliotek, który jest realizowany od 2009 roku przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gates. Ja zachęcam Państwa dzisiaj do aktywnego uczestnictwa w tym webinarium, do zadawania pytań na czacie i korzystania generalnie z czatu również w trakcie webinarium do komentowania tego, co się dzieje. Na czacie Państwo mogą również zgłaszać problemy techniczne, gdyby się takie pojawiły. I w tym momencie oddam już głos Tobie, Paulino. Poproszę Cię o przedstawienie się i przeprowadzenie nas przez tą merytoryczną część webinarium. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję Martyno za to wprowadzenie i również zachęcam do aktywności w dniu dzisiejszym. Ja się nazywam Paulina Milewska, tak jak Martyna już wspomniała, jestem członkinią Stowarzyszenia Labib, a na co dzień pracuję w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w oddziale informacji naukowej i obsługi użytkowników. Zawsze jak się przedstawiam, to właśnie jest to troszkę zabawne, bo ta nazwa jest strasznie, strasznie długa. Oprócz mojej takiej codziennej pracy właśnie w UMEDzie, możecie mnie Państwo też kojarzyć z Fundacji Fenomen, to jest łódzka fundacja, która zajmuje się projektami w różnych zakresach. Między innymi ja jestem odpowiedzialna za projekty z zakresu kultury i tutaj głównie są to oczywiście projekty dedykowane bibliotekarzom. Skąd możecie mnie Państwo kojarzyć z Fundacji Fenomen? No na przykład z odjazdowego bibliotekarza, którego rozpoczęłam w 2010 roku realizować właśnie ze środowiskiem bibliotekarskim, czy na przykład z konferencji Fenomenalna Biblioteka. No oczywiście te duże projekty gdzieś tam na chwilę nam wystopowały ze względu na pandemię, ale myślę, że możecie Państwo z tych projektów właśnie mnie kojarzyć. Dzisiaj natomiast mamy temat związany z tworzeniem, ulepszaniem nowych rzeczy w bibliotece i skupimy się dzisiaj na metodzie design thinking, którą Państwu właśnie będę dzisiaj prezentowała. Na starcie cieszę się, że jest nas tutaj tak dużo. Mam nadzieję, że wszyscy są dzisiaj w dobrym humorze, ale patrząc na czat, to widzę same uśmiechnięte buźki. Widzę też, że Państwo już powpisywaliście, skąd jesteście, więc cała Polska, tak jak tutaj też Martyna czytała, przeróżne miasta, miejscowości, większe, mniejsze z różnych województw. Ja jeszcze serdecznie zachęcam do tego, żebyście Państwo wpisali na czacie też typ biblioteki, z jakiego Państwo jesteście, czyli nie tylko to miasto, nie tylko ta lokalizacja, a może na przykład typ biblioteki, czy pełna nazwa, co Państwu przyjdzie tutaj do głowy, co będzie łatwiejsze. Ja też z ciekawością zerknę na to, jaką mamy dzisiaj publiczność. Pierwsze odpowiedzi, już wiadomo, że jest to publiczność bardzo zróżnicowana, bo i pedagogiczna, i publiczna, i szkolna biblioteka jakaś tutaj też się pojawiła. Bardzo dziękuję za Państwa aktywność, za te odpowiedzi. Cieszę się niezwykle, że jesteśmy tutaj razem, możemy ten czas, który dla nas Martyna przewidziała, razem spędzić. I teraz właśnie zacznie się ten czas, w którym to ja będę dużo do Państwa mówić i w różnych momentach prezentacji będę też zachęcała do tego, żeby brać udział bardziej aktywnie. I oczywiście staram się na bieżąco patrzeć na czat, więc jak ktoś z Państwa ma ochotę coś skomentować, dodać od siebie, bardzo proszę to robić. Nie mamy dzisiaj bardzo dużo czasu, więc będzie o metodzie design thinking w pigułce, tak? Ponieważ jest to dosyć duża metoda, moglibyśmy na jej temat bardzo długo rozmawiać. Dzisiaj taka prezentacja, która ma wprowadzić do tematyki, pokazać metodę, odpowiedzieć
na pytania, co to w ogóle jest to design thinking, jakie są założenia tej metody, na czym ona się opiera, ale też czas na to, żeby pokazać 5 kroków, które w design thinking występują, czyli to będą takie etapy, które w tej metodzie się stosuje. Ja pokrótce opowiem, w jaki sposób one wyglądają, co po kolei się w tej metodzie robi. No i również na koniec wydawało mi się to bardzo sensowne, żeby porozmawiać też troszkę wspólnie na temat, po co nam ten design thinking, czyli po co nam bibliotekarzom, po co nam w bibliotekach taka metoda, do czego ona w ogóle może się nam przydać. Taki jest dzisiaj plan, jeśli chodzi o tematykę webinarium, które przygotowałam. No i właśnie na start jeszcze zachęcę Państwa do takiej aktywności i do wzięcia udziału w krótkiej takiej ankiecie w Mentimeterze. Więc serdecznie proszę Państwa teraz o przygotowanie się, o to, żeby rzeczywiście na chwilkę włączyć albo smartfon, albo na komputerze, na którym Państwo korzystacie, i przenieść się na stronę menti.com. Martyna zaraz wpisze Państwu kod i stronę na czacie, oto się już pojawiło. Ja natomiast muszę się przełączyć na inny widok, także proszę o sekundkę, żebym mogła Państwu pokazać nasze wyniki. Dobrze, mam nadzieję, że teraz Państwo już widzicie Menti na naszej stronie. Mamy tutaj pytanie. Podaj 3 słowa, które najbardziej kojarzą Ci się z design thinking. Możecie Państwo wpisać cokolwiek, co tylko przychodzi do głowy właśnie w tym temacie design thinking. Jak Państwo słyszycie to hasło, to co gdzieś tam świta, co się pojawia, jakie skojarzenie. Kod do Menti 42 93 27 19. I tutaj już proszę zobaczyć, mamy pierwsze odpowiedzi, które rzeczywiście szybciutko tutaj się zmieniają. Ja tylko podejrzę, czy na pewno Państwo to widzicie, ale chyba jest ok, bo tak to Martyna by mi dawała znać. Dobrze, proszę Państwa, mamy tutaj bardzo aktywnie działającą mapę skojarzeń, którą Państwo uzupełniacie na bieżąco. Proszę zobaczyć, już 65 osób wzięło udział w tej aktywności, za to serdecznie dziękuję. Co tutaj się dzieje, proszę Państwa, no jest to niesamowite, szczerze mówiąc. I przypomnę dla osób, które może rzadziej się spotykają z Mentimeterem, że tutaj w tej mapie skojarzeń, która nam się tworzy na bieżąco, na żywo, działa to w ten sposób, że im większe jest jakieś słowo, tym częściej Państwo jako uczestnicy ankiety je wpisywaliście. Czyli proszę teraz sobie spojrzeć, co my tutaj mamy największe. No mamy, wybija się gdzieś tam na ten pierwszy plan. W zasadzie mamy 2 słowa, które są podobnej wielkości, bardzo duże. Kreatywność, projektowanie. I co tutaj jeszcze? Myślenie i projekt. Takie 4 sformułowania. One są, proszę Państwa, bardzo trafne, czyli gdzieś tam już spotkaliście się Państwo z tym design thinking, wiecie mniej więcej, w którą stronę to gdzieś tam ma iść, ponieważ to jest metoda, która właśnie tak jak najbardziej opiera się o myślenie projektowe i kreatywność jest tutaj niezwykle istotną cechą, która jest tak naprawdę niezbędna do tego, żebyśmy tą metodą mogli sobie pracować. Jest tutaj też słowo projekt, projektowanie, jak najbardziej tak. W tym momencie te słowa mogą nam się kojarzyć, na przykład tak jak pytamy różne osoby, z czym ci się kojarzy projekt, projektowanie, no to z jednej strony usłyszymy projektowanie, no to design w sensie estetycznym, w sensie wzornictwa, plastyka, tak? Jakieś projekty twórcze,
plakaty, tak, coś plastycznego. Natomiast jak się zapytamy osoby o projekt, to z kolei, no nie wiem jak Państwo macie, ja jak słyszę projekt, to od razu widzę logo Unii Europejskiej. Są osoby, które powiedzą Ministerstwo Kultury, tak, albo jakieś inne organizacje, instytucje, które no, dają nam grant. Z tym też nam się projekt kojarzy, ale tutaj w Design Thinking bardziej byśmy byli bliżej tego, co powiedziałam wcześniej, czyli tego projektowania, niekoniecznie projekt w takim rozumieniu, jak właśnie myślimy o grantach, tak? To jest dużo szersze i o tym trzeba sobie pamiętać. Patrzę, co tutaj jeszcze mamy. Mamy pomysły, mamy nowoczesność, burza mózgów, pomysłowość, mamy innowacja. Bardzo się cieszę, że to się pojawiło, bo rzeczywiście to też jest tutaj ważny aspekt w metodzie design thinking. Mamy też problem. O, to bardzo ważne, do tego jeszcze będziemy nawiązywać. Mamy też, co ciekawe, błędy. Bardzo fajnie, że to się nam pojawiło. Twórczość, proces, planowanie, nowość. Bardzo dużo fajnych skojarzeń, rzeczywiście trafnych. Dziękuję serdecznie, wyjdę już teraz z tego naszego Menti, przejdziemy sobie dalej. O, dziękuję bardzo, Martyno. Przejdziemy sobie dalej. Dobrze. No właśnie, i tutaj taka podstawowa definicja design thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. No i rzeczywiście, proszę zobaczyć, to jest króciutka definicja, ale jak dużo elementów tych, które nam się pojawiły na naszej chmurze skojarzeń, tutaj jest zawarte. Czyli mamy tworzenie, mamy innowacje, mamy produkty i usługi. To może bezpośrednio się nie pojawiło, ale wydaje mi się, że to troszkę może wynikać z naszego myślenia o bibliotece i to słowo produkt, usługa czasem bardziej nam się kojarzy z biznesem niż z tym, co my robimy. Inaczej sobie to po prostu nazywamy. I druga część niezwykle istotna w tej definicji, czyli głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. I to jest właśnie jakby bardzo istotna część metody design thinking, w której właśnie musimy skupiać się bardzo, bardzo mocno na tym odbiorcy, na tej osobie, dla której my de facto pracujemy i która tutaj będzie zawsze na pierwszym miejscu. I właśnie mamy koncentrację na użytkowniku, interdyscyplinarny zespół, eksperymentowanie, testowanie, prototypy. To są takie główne założenia metody design thinking, które leżą u podstaw w ogóle całej tej metody. I teraz użytkownik, kim jest, no to my wiemy najlepiej, to jest ta osoba, dla której nasza biblioteka funkcjonuje. Możemy mieć tych użytkowników zróżnicowanych, możemy się skupiać na różnych grupach, które tam się tworzą. Interdyscyplinarny zespół, czyli te osoby, które pracują metodą design thinking dla tych użytkowników, myślą o tym, co ulepszyć, co zrobić. No i takie pozwolenie na to, żeby eksperymentować, pozwolenie na to, żeby próbować, sprawdzać, wracać do różnych rozwiązań i na przykład je naprawiać, jeśli okazuje się, że nie działają. Zaprosimy teraz Państwa do drugiej aktywności. Tutaj oddam na chwilę głos Martynie. Tak, powinni Państwo już u siebie na ekranie widzieć ankietę. Ankietę, której pytanie brzmi: wybierz zdanie, które najtrafniej Cię opisuje. I mają Państwo cztery możliwości. Poproszę, żeby wybrali Państwo jedną z nich, a następnie poniżej kliknęli przycisk wyślij. My wtedy widzimy, że Państwo już podjęli tą decyzję i ta decyzja się u nas zapisuje w systemie. Cztery możliwości, o których wcześniej mówiłam, wyboru zdań, które najtrafniej Państwa opisuje, to są: pierwsza możliwość to jest liczenie tabelki analizy technologia. To dla mnie żaden problem, w nawiasie umysł ścisły. Druga możliwość to jest słowo, tekst, twórczość, idea. To mój żywioł, w nawiasie humanista.
Trzecie zdanie brzmi: człowiek, społeczeństwo, relacje. To moja bajka, w nawiasie aktywista, społecznik. I czwarte zdanie: wszystkiego po trochu, w nawiasie człowiek, orkiestra. Proszę wybrać zdanie, które najtrafniej Państwa opisuje, a jak już Państwo podejmą tę decyzję, tak jak wspomniałam, trzeba przycisnąć przycisk wyślij, abyśmy tą decyzję mogli zobaczyć. Ja widzę, że już ponad 60% z osób uczestniczących w webinarium, czyli ponad 160 osób już podjęło tę decyzję i odpowiedziało na pytanie. Ja w takim razie za chwilę zakończę możliwość odpowiadania i zaprezentuję Państwu wyniki, a Ciebie, Paulino, poproszę o komentarz. W tym momencie kończę ankietę i udostępniam Państwu wyniki. Widzimy, że 185 osób z 242 uczestników wzięło udział w ankiecie, a wyniki prezentują się tak, jak Państwo to widzą. Paulina, poproszę, żeby się skomentowała. Już sobie przesuwam troszkę niżej, żebym widziała wszystkie odpowiedzi od Państwa. No, przeważa człowiek, orkiestra. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Ale rzeczywiście mamy wśród nas tak naprawdę osoby, które odpowiedziały w różny sposób. Człowiek, orkiestra to też jest taka odpowiedź, która zawiera w sobie te pozostałe. W różnych proporcjach pewnie to u Państwa by było. Gdybym poprosiła troszkę inaczej, określ w jakim stopniu, które Ciebie opisuje, to pewnie troszkę inaczej by nam to wyszło. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że często zanim zaczniemy pracować metodą design thinking, jak Państwo widzicie to słowo interdyscyplinarny zespół, to czasem się zapala taka czerwona lampka. Co to interdyscyplinarne? No ale przecież my wszyscy się zajmujemy tym samym, tak? Przecież my wszyscy mamy podobne kompetencje, przecież my wszyscy pracujemy w bibliotece. No właśnie, ale tak naprawdę to my jesteśmy grupą bardzo zróżnicowaną i proszę zobaczyć, że nawet w ramach tutaj naszej takiej próby dzisiaj z Państwem mamy osoby, które zaznaczyły różne odpowiedzi i nie ma też odpowiedzi, której nikt by nie wybrał, więc proszę się też nie martwić tym, że ten zespół powinien być zróżnicowany, że my tego nie zapewnimy. Myślę, że większym wyzwaniem jest zbudowanie zespołu tam, gdzie Państwo pracujecie w bardzo małych bibliotekach, gdzie na przykład mamy tylko jedną osobę, która pracuje w danej bibliotece. To wydaje mi się większym wyzwaniem. I jakie Państwo byście widzieli tutaj rozwiązania? No bo rzeczywiście metoda design thinking to nie jest metoda, którą da się zastosować samodzielnie. Tak? Tutaj jakby to trzeba sobie jasno powiedzieć, że rzeczywiście w design thinking no musi być ten element zespołu. Można na czacie wpisać propozycje, jakie Państwu przychodzą do głowy, pomysły na rozwiązanie takiego problemu, że pracuję w bibliotece sama, czy z koleżanką, jesteśmy tylko dwie, jesteśmy tylko trzy, czy my sobie poradzimy. I zobaczę, co tam się pojawia na czacie. O, mamy już pierwsze pomysły. Pomoc wolontariusza, jakieś partnerstwo, jak najbardziej tak. I tutaj jeszcze doprecyzowanie od pani Moniki, bardzo ciekawe, partnerstwo pomiędzy bibliotekami, czyli zaproszenie do współpracy osób też z bibliotek, ale z innych lokalizacji, jak najbardziej tak. Studenci się pojawiają, nauczyciele, tak. Bardzo, bardzo fajnie. Proszę zobaczyć, że tutaj możecie Państwo też pomyśleć właśnie już na starcie o tym, kogo do takiej metody warto byłoby zaangażować, myśląc o tej interdyscyplinarności, ale też właśnie myśląc o tym, że no może to jest dobry pomysł, żeby zaangażować na przykład jakichś aktywnych naszych czytelników, jakichś naszych zwolenników, osoby, które gdzieś tam wokół biblioteki aktywnie działają. Także ten interdyscyplinarny zespół jest w założeniach i to musimy sobie przepracować, zastanowić się, w jaki sposób chcemy to zrealizować. Kolejne założenia, jeśli chodzi o design thinking, są takie, że efekty, które my mamy tą metodą wypracować, przede wszystkim mają takie trzy cechy, czyli są pożądane przez użytkowników. Proszę zobaczyć, ten użytkownik znowu jest na pierwszym miejscu, ale też są wykonalne technologicznie, czyli nie stawiamy na projekty, których się nie da wykonać, które już na starcie wiemy, że no, jest to po prostu nierealistyczne.
holistyczne podejście. I trzecie, ekonomicznie uzasadnione, czyli też tutaj chodzi o pewne nakłady, chodzi o takie podejście zrównoważone, żebyśmy po prostu nie przesadzili, nie przegięli z nakładami ekonomicznymi, które trzeba będzie w stworzenie takiego nowego produktu czy usługi wprowadzić. Także to proszę też sobie zapamiętać, mamy te założenia poprzednie, czyli właśnie koncentracja na użytkowniku, zespół, który ma być zróżnicowany i takie podejście, pozwolenie sobie na eksperymentowanie w trakcie i właśnie te bardzo ważne trzy cechy. Tutaj często też możemy spotkać tak opinię, że jeśli się uda rzeczywiście stworzyć coś, co wiąże ze sobą te wszystkie założenia, to będzie to innowacja, to powstanie coś innowacyjnego. No właśnie, ale w zasadzie o co tak naprawdę chodzi, bo na razie to sobie troszkę teoretyzujemy. Taki przykład dla Państwa, zdjęcie teraz Państwo widzicie, czegoś, co się nazywa parklet. Parklet to jest taka mała przestrzeń stworzona dla ludzi, która powstaje w mieście zamiast miejsca parkingowego. Czyli taki pomysł, żeby zamiast tego, że jeden czy dwa auta w tym miejscu mogą stać, zróbmy coś innego, zróbmy coś dla ludzi, z czego będą mogli korzystać. No i taki parklet powstał w Bostonie. I nikogo tutaj nie ma i problem, który się pojawił, brzmiał: zbudowaliśmy ten piękny parklet i nikt nie chce z niego korzystać. Jak Państwo myślicie, dlaczego? Patrząc tak na to zdjęcie, czy coś Państwu przychodzi do głowy, jakiś pomysł? Na czacie czekam na Państwa propozycje. Jeśli Państwo sami nie stwierdzicie błędu, który tutaj można znaleźć, to ja oczywiście zaraz... Oczywiście już mamy, bo ławki są niewygodne, bo się nie da na nich siedzieć. Tak, to jest typowy przykład, kiedy ktoś, kto projektował ten parklet, myślał o jego estetyce, o tym, w jaki sposób on super będzie wyglądał, ale nie sprawdził w praktyce, czy rzeczywiście te ławki spełnią swoją funkcję, czyli czy rzeczywiście na tej ławce można usiąść. No, możecie Państwo sobie bardzo łatwo wyobrazić, że siadamy na takiej ławce i po prostu zjeżdżamy w dół, więc są niezbyt funkcjonalne. No i po to jest design thinking. Tak w praktyce chciałam Państwu pokazać, gdyby ten projektant przeprowadził jakiekolwiek testy, zapytał kogokolwiek o zdanie, zrobił prototyp takiej ławki, no to po prostu nie wydano by pieniędzy na ten projekt w takiej wersji, tylko prawdopodobnie te ławki zostałyby poprawione. Tak, tutaj mamy, no, powiedziałabym, że nawet no, zmarnotrawiony pomysł. Tymczasem pan Jacob Nielsen policzył, że wystarczy zapytać 5 osób o zdanie, żeby mieć już pewność, że pomysł ma jakikolwiek sens. To jest piękny wykres. Im więcej osób zapytamy, oczywiście, tym więcej mamy informacji zwrotnych, tym bardziej ta pewność nasza rośnie, ale już na poziomie tylko 5 osób jesteśmy w stanie dużo stwierdzić, dużo po prostu się dowiedzieć. W tym momencie ja zapraszam Państwa do drugiego, kolejnego mentimeterowego naszego pytania. Proszę o sekundkę, bo muszę sobie je włączyć dla Państwa. Dobrze, pod tym samym kodem to pytanie będzie dla Państwa dostępne. Tak. O, przepraszam, bo coś mi się tutaj źle udostępniło. Jeszcze momencik. Dobrze, mam nadzieję, że teraz już widzicie Państwo drugie pytanie w Mentimeterze. Kod jest ten sam, tak jak poprzednio. Może być tak, że jak Państwo nie wychodziliście z tego Menti.com, to będzie tam trzeba kliknąć następne pytanie, czy tam next question. Zależy od tego, na jakim urządzeniu Państwo korzystacie. I pytanie moje brzmi, ile informacji zwrotnych otrzymamy, jeśli zapytamy 0 użytkowników? Ja czekam tutaj jeszcze sekundkę na
Państwa odpowiedzi. Mamy tutaj pytanie, no, skonstruowane tak, jak Państwo widzicie. Jestem bardzo ciekawa, co Państwo z tym pytaniem zrobicie. Ja przed chwilką powiedziałam o tej piątce magicznej, która rzeczywiście działa nam na wyobraźnię. I zobaczmy, zaraz sobie zobaczymy, co tutaj nam się pojawi. 132 odpowiedzi, więc ja myślę, że mogę już ujawnić to, w jaki sposób Państwo odpowiadacie. OK. Zero. Zero pisane, słownie zero pisane jako cyfra. Tylu, ilu użytkowników zapytamy, tyle dostaniemy odpowiedzi. Żadnej. Jak najbardziej tak. Nie otrzymamy odpowiedzi. Swoją własną, tylko swoje. Super, bardzo Państwu dziękuję za tę aktywność. Ja wiem, że to pytanie było troszkę dziwne, mogło być nieco budzić takiej konsternacji u Państwa, ale jest to taki troszkę też eksperyment z mojej strony. Proszę zobaczyć znowu to zróżnicowanie, które my mamy. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. I jak Państwo wpisywaliście swoją odpowiedź, to prawdopodobnie myśleliście sobie, kurczę, no przecież wszyscy wpiszą to samo, po co w ogóle takie pytanie zadawać? A proszę zobaczyć, ile my tutaj mamy odpowiedzi i w jak różnej wersji. Tu znowu się odwołam troszkę do tej interdyscyplinarności zespołu, bo w różny sposób Państwo podeszliście do tego pytania, w różny sposób na nie odpowiedzieliście, mimo że wydawało się, że tak naprawdę odpowiedź jest tylko jedna, ale ona została w różny sposób udzielona przez Państwa. I to jest właśnie też taki przykład, który ja lubię Państwu pokazywać, bo on bardzo fajnie oddaje ideę metody design thinking, gdzie nie ma tylko jednej odpowiedzi. Tych odpowiedzi należy szukać i one mogą być bardzo różne, nawet jeśli na starcie my mamy jakieś założenie, coś nam się wydaje oczywiste, no to właśnie musimy się przyzwyczaić do tego, że wcale tak nie jest. Bardzo dziękuję ponownie za dużą tutaj Państwa aktywność i przejdziemy sobie dalej. No właśnie, zero. To jest sytuacja, do której w design thinking nie chcemy dążyć, tak? Czyli tutaj jednak ten użytkownik jest dla nas bardzo istotny i my chcemy wiedzieć, co on sobie myśli. Szczególnie, że właśnie nawet jeśli my mamy jakiś pomysł, który nam się wydaje genialny, to może się tak zdarzyć, że my jakoś nieadekwatnie do tego podejdziemy, nie sprostamy pewnym potrzebom, pewnym oczekiwaniom, no i na przykład zrobimy te ławki, na których się nie da siedzieć. To jest wtedy nieudany projekt, tego chcemy uniknąć. Przykład z bibliotek, który Państwu pokażę. Byłam na Erasmusie w Dublinie i tutaj James Joyce Library, to jest biblioteka uniwersytecka, miała taki problem, że na schodach użytkownicy ciągle się zatrzymywali i gadali. A ponieważ, tak jak Państwo widzicie, dosyć dużą powierzchnię zajmowały te schody, i one były tutaj takie zwykłe schody, którymi się ludzie przemieszczają, no to powodowało to hałas na wszystkich piętrach w bibliotece, gdzie no jednak dążono do tego, że może nie 100% cisza, ale jednak no spokój, miejsce, w którym da się po prostu uczyć. Wymyślili sobie takie rozwiązanie, że zrobią schody ruchome. No i właśnie wymyślili to rozwiązanie samodzielnie, bez pytania użytkowników o zdanie i bez testowania. I co się, proszę Państwa, okazało w rezultacie? No okazało się, że te schody ruchome, one hałasują bardziej niż ci ludzie na tych schodach wcześniej. I to teraz biblioteka ma nowy problem, taki, że ruchome schody hałasują, poza tym generują im wysokie koszty, no muszą to po prostu technicznie cały czas utrzymywać, są z tym jakieś problemy, które po prostu pojawiają się w momencie, kiedy to już zaistniało. No a być może
rozmawialiśmy później z tymi samymi osobami, które ten problem rozwiązywały, że doszli do wniosku, że być może lepiej byłoby porozmawiać z użytkownikami i na przykład stworzyć takie schody, które będą miały różne funkcje i rzeczywiście będzie takie miejsce, którym się przechodzi, wchodzi i schodzi, nie blokuje się tego toru komunikacji. I na przykład, jeżeli chcesz stać na schodach i potrzebujesz tego, że spotkałaś właśnie koleżankę na tych schodach, przechodząc w górę bądź w dół, no to zrób miejsce pozostałym, żeby mogli nadal się przemieszczać, usiąść sobie na takim siedzisku. No i właśnie tego typu projektów później zaczęli szukać, natomiast właśnie to było już troszkę po czasie, no bo jakby rozwiązali jeden problem, ludzie nie stoją już na schodach, nie gadają, nie blokują przejścia, ale pojawiły się zupełnie inne problemy, które też są uciążliwe dla tej konkretnej biblioteki. Wrócę jeszcze na sekundkę do tego naszego parkletu, to już jest sytuacja znana, a pokażę nasz, dla porównania nasz łódzki, którą właśnie z moją fundacją żeśmy realizowali. No i tutaj proszę zobaczyć, no to już troszkę inaczej wygląda ta funkcjonalność. Jeśli chodzi o siedziska, zdecydowanie jest wyższa i tutaj też chcieliśmy uzyskać taki efekt troszkę odgrodzenia od tego ruchu miejskiego, czyli ta zieleń się tutaj pojawiła w takich miejscach rzeczywiście, żeby po prostu ten zakątek się wytworzył. No i taki parklet rzeczywiście funkcjonował sobie w Łodzi, szczególnie wiosennie, letnio, w różnych miejscach był wystawiany i piesi chętnie po prostu tutaj sobie na chwilę odpoczywali, czy rozmawiali, czy zatrzymywali się w trakcie swoich jakichś tam podróży. On zawsze był gdzieś w centrum miasta, więc w takich miejscach, gdzie jest dosyć duży ruch pieszy, tak? I to było jakby założenie od początku. Projekt był dosyć dobrze właśnie tutaj opracowany od strony diagnozy, od strony tego, gdzie on ma stać, komu on ma służyć. No i tutaj tej wtopy rzeczywiście nie było. Okej, już sobie przechodzę do następnego przykładu. Tutaj też z tej samej biblioteki James Joyce Library sytuacja pierwsza, zanim zaczęto rozwiązywać problem. Na zdjęciu widzimy taką długą, długaśną ladę biblioteczną z wieloma stanowiskami. Mamy tutaj też jakieś sprzęty do samodzielnego wypożyczania książek i tak dalej. No i problem polegał na tym, że użytkownicy nie wiedzieli, gdzie mają iść. Podchodzili do różnych stanowisk, okazywało się, że ktoś się chciał zapisać do biblioteki, a podszedł do stanowiska do zwrotów i wypożyczeń, ktoś chciał zapłacić opłatę za przetrzymane książki, a podchodził źle, stał w kolejce do zapisów i tak dalej, i tak dalej. Generalnie problem polegał na tym, że tworzyły się kolejki, ludzie nie wiedzieli, co robią, byli zirytowani, no bo rzeczywiście tracili czas zamiast być obsługiwanymi. Tutaj już biblioteka popracowała nieco innymi metodami i rzeczywiście były te metody zastosowane trochę w odniesieniu do design thinking i proszę zobaczcie Państwo, co wyszło im w rezultacie. No w rezultacie rozmów z użytkownikami, z bibliotekarzami, którzy też obsługują bibliotekę, wyszło im, że ladę należy przerobić na coś takiego, jak tutaj widać, czyli na taką ladę otwartą, bez podziału na konkretne tematyczne stanowiska, czyli tutaj jakby każde stanowisko, do którego podszedł użytkownik, wykonywało wszystkie usługi, nie było tutaj już tego zróżnicowania. No i przestały się tworzyć kolejki, to raz. Dwa, proszę zobaczcie też, że ta lada jest niższa, prawda? Więc ona tak zaprasza do kontaktu, nie ma tej bariery takiej wysokiej, która w poprzednim wariancie występowała i rzeczywiście no my widzieliśmy na żywo tę nową ladę, ona po prostu robi super wrażenie takiej bardzo przyjaznej przestrzeni, gdzie rzeczywiście można podejść, gdzie bibliotekarz pomoże. I problem kolejek się rozwiązał, bo tutaj jakby raz, że konstrukcja ta okrągła, dwa, użytkownik, który jest w każdym punkcie tak samo obsługiwany.
No, jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to pokażę jeszcze taki projekt, może niezbyt udany, który udało mi się znaleźć w sieci. Tutaj również można zauważyć pewien problem. No, ktoś nie przemyślał, w jaki sposób ten produkt, tutaj mamy akurat ołówek, który może być produktem, będzie funkcjonował. To był ołówek dla dzieciaków, no, z bardzo zacnym swego, no, z bardzo zacnym hasłem, bardzo dobrym. Natomiast realizacyjnie proszę zobaczyć, że tutaj niestety to też okazało się niezbyt ciekawe rozwiązanie. Jak wygląda ta metoda design thinking? Mamy 5 kroków. Ja już wspominałam o tym, że właśnie design thinking to jest jakby pewien taki, pewna pula zasad, założeń, które już sobie omówiliśmy, ale mamy tutaj też konkretne etapy, które należy po kolei realizować. I to są etapy takie: empatyzacja, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, budowanie prototypu i testowanie. I z tych 5 elementów zawsze jest zbudowana metoda design thinking. Jakbyście sobie Państwo poszukali w internecie, to bardzo często to jest wizualizowane jako takie heksy, troszkę z plastra miodu, które są ze sobą połączone. I tutaj ja wypunktowałam, ta kolejność ma znaczenie, ale metoda design thinking jest też tak skonstruowana, że do każdego etapu możecie Państwo w trakcie wracać, czyli tutaj mamy tę kolejność, ona jest istotna, natomiast w momencie, kiedy już mamy jakieś dalsze etapy, jesteśmy na przykład już przy prototypie, jesteśmy przy testowaniu, spokojnie można wrócić do dowolnego etapu, jeśli jest taka potrzeba jakby zrewidowania tego, co się zadziało. Ta metoda od razu jakby jest na tyle otwarta, na tyle elastyczna, że z góry nam na to pozwala. No i teraz troszeczkę o tych różnych etapach Państwu opowiem. Pierwszym z nich jest empatyzacja. No i tutaj już się Państwu powinno to kojarzyć, bo powtarzam w kółko jak mantrę. Skupienie się na użytkowniku, czyli w tym etapie my chcemy poznać myśli użytkownika, my chcemy wiedzieć, co mu w głowie tam piszczy, jakie on ma problemy, z czym on się boryka, w czym my możemy mu pomóc. I to jest właśnie ten etap, w którym skupiamy się dosłownie tylko i wyłącznie na tym użytkowniku, na perspektywie użytkownika. I teraz znowu zapraszam Państwa do aktywności i do wypełnienia ankiety. A ja już tą ankietę Państwu wyświetliłam i pytanie w tej ankiecie brzmi: jak sprawdzić, co myśli użytkownik? I mają tu Państwo... pomyliłam się chyba w tworzeniu tej ankiety, bo powinna być możliwość wielokrotnego wyboru, a jest możliwość jednokrotnego wyboru. Więc no, proszę wybrać którąś z tych odpowiedzi. Jeżeli uważają Państwo, że inne też są ważne, to mogą Państwo je wpisać na czacie. Ankieta działa tak samo jak ta poprzednia, to znaczy trzeba wybrać odpowiedź, którą uważają, że jest dla Państwa najlepsza, a następnie poniżej kliknąć przycisk wyślij. Paulina, gdybyś chciała jakoś skomentować tą ankietę i podpowiedzieć Państwu, jak wypełniać ją, właśnie biorąc pod uwagę, że można tylko jedną odpowiedź wskazać, a nie wiele, to też jest to na to przestrzeń. Ja myślę, że tutaj kluczowe może być słowo najlepiej, czyli jakby trochę oczywiste jest, że możemy użyć wiele metod i w design thinking spokojnie też możemy w ten sposób do tego podchodzić. A tutaj skupcie się Państwo na wybraniu tego, co wydaje Wam się jakby takim najlepszym rozwiązaniem, z czego można by było wyciągnąć najwięcej informacji o tych naszych użytkownikach. Jestem też ciekawa, jak ktoś zaznaczył inne metody. Proszę wpisać na czacie, co Państwo tutaj mieliście na myśli, jakie były pomysły, jakie inne metody moglibyście Państwo tutaj jeszcze dodać do takiej ankiety. Oczywiście to jest króciutka ankieta dzisiaj do tego, żebyśmy po prostu się rozeznali w temacie, a też pokazująca trochę te metody, które są stosowane w design thinking, które też Państwo częściowo na pewno również stosujecie u siebie w bibliotekach. Mamy tutaj dużo głosów, że najlepiej połączyć metody na czacie, piszecie Państwo.
wywiad, obserwacja, ankieta, połączenie tych trzech. Pani Agnieszka sugeruje inne metody, na przykład w stylu tajemniczego gościa, czyli taka metoda troszkę z biznesu, ze sklepów, gdzie mamy tajemniczych klientów, którzy przychodzą do biblioteki i na przykład sprawdzają, w jaki sposób dana placówka funkcjonuje. Takie badania w bibliotekach też jak najbardziej były prowadzone, można sobie poszukać. Bardzo fajny pomysł. A co tutaj nam wygrywa w ankiecie? Wygrywa nam wywiad. To ja w międzyczasie kończę już ankietę. Widzę, że i tak jakby ponad 180 osób już odpowiedziało na nią. W związku z tym pokazuję Państwu te wyniki, które żeśmy otrzymali. Dobrze, Państwo teraz widzicie też wyniki, które mamy. Proszę zobaczyć, najwięcej osób wybrało wywiad i mnie się wydaje, że to jest bardzo fajny sposób do tego, żeby poznać myśli naszych użytkowników. Jest on oczywiście trudniejszy, bo tutaj niezależnie, którą metodę Państwo wybierzecie do stosowania, no to trzeba sobie takie badanie zaplanować, przygotować się do niego, znać założenia, o co nam chodzi, o co my chcemy zapytać. A jakby metoda jest no tutaj tym drugim wyborem, czyli najpierw musimy sobie określić i zaplanować całe badanie, później dobrać odpowiednią, najlepszą metodę, którą będziemy stosować. No i każda z tych metod oczywiście będzie niosła ze sobą jakieś konsekwencje, czyli jeśli się skupimy na ankiecie, no to dalej się zastanawiamy, czy to jest ankieta papierowa, którą ktoś nam wypełnia w bibliotece, czy to jest ankieta online, a wtedy jest otwarta, zastanawiamy się wtedy, czy na przykład nie wypełniają jej jakieś inne osoby, które niekoniecznie zdanie ich w tym momencie jest dla nas istotne, albo jakieś boty. I tutaj też musimy sobie wziąć pod uwagę jakby rodzaj tej ankiety i w jaki sposób to robimy. No i ten wywiad, który u Państwa tutaj wygrywa, to jest rzeczywiście bardzo fajna, bardzo skuteczna metoda, ale ona też wymaga od nas więcej czasu, no bo musimy te wszystkie osoby spotkać, z każdym porozmawiać i też macie Państwo troszkę więcej czasu z opracowaniem wyników takiego wywiadu niż na przykład ankiety, gdzie możemy sobie podsumować po prostu odpowiedzi w pytaniach. Tutaj mamy odpowiedzi otwarte, pytania otwarte, odpowiedzi długie, różniące się pomiędzy sobą, z których musimy troszkę więcej analizować, żeby wysnuć wnioski. Ale jak najbardziej zachęcam do korzystania ze wszystkich tych metod, jak najbardziej tak. Tworzenie person, Państwo zaznaczyliście tylko w 2%, może to wynika z tego, że Państwo tej metody do końca nie znacie. Proszę sobie wyszukać informacje o tym, to jest też bardzo fajna metoda, w której tworzymy takiego hipotetycznego czytelnika czy odbiorcę naszej biblioteki, nadajemy mu cechy, zastanawiamy się, kim on jest, co on robi, jak funkcjonuje, jakby wchodzimy troszkę w buty innej osoby. Wrócę już do naszej prezentacji. Pokażę też na przykład coś, co u mnie w bibliotece fajnie zadziałało, czyli takie bardzo proste badanie flipchartowe. Postawiliśmy po prostu flipchart, białą tablicę, która sobie stała z miejscem na komentarze, na uwagi, na cokolwiek tutaj studenci mogli nam wpisać, co by chcieli, jakie są ich potrzeby. Tutaj zdjęcia dwóch jakby odsłon tego naszego flipcharta, bo to była bardzo żywa tutaj dyskusja. My też jako bibliotekarze dopisywaliśmy tutaj odpowiedzi, potem żeśmy następne kartki przypinali, bo tych informacji było bardzo dużo. Z tego prostego badania studentów i ich potrzeb wyszło nam, że studenci chcieliby wszystkiego, najlepiej łącznie z dostępem do morza dla łodzi. Ale tak bliżej biblioteki. No na przykład chcieliby mieć bufet, chcieliby, żeby biblioteka była dłużej otwarta. Chcieliby mieć mikrofalówkę na przykład, tak? Więc tutaj te różne rzeczy, które się pojawiały, które czasem nas śmieszyły, czasem złościły, jak najbardziej bardzo fajnie dało nam to też obraz takiej drugiej strony, w jaki sposób studenci podchodzą do biblioteki. No i na przykład przyglądając się tym ich opiniom, tym komentarzom, stwierdziliśmy, że ogólnym problemem i taką potrzebą studentów będących w bibliotece jest to, że oni są głodni.
I to w różny sposób tutaj na tych flipchartach nam się pojawiało, że na przykład właśnie co mikrofalówkę albo bufet, albo stołówkę, albo więcej kanapek w automatach, jakby to wszystko składa się w taki problem, że student w bibliotece jest głodny. Bo on tam siedzi cały dzień, zakuwa, uczy się, no i po prostu są momenty, w których on potrzebuje kawy, potrzebuje jakiegoś pożywienia, żeby po prostu dalej móc funkcjonować. Jeżeli Państwo byście chcieli taką metodę stosować, ja bardzo polecam, bo jest bardzo fajna, tylko proszę wziąć pod uwagę, że ten flipchart, te kartki, cokolwiek Państwo wystawicie do pisania, to musi być oddalone od stanowiska bibliotekarza, bo po prostu jeśli my to postawimy przy ladzie bibliotecznej, no to będzie troszkę gorzej z odwagą i z tym, żeby szczerze tutaj czytelnik napisał, co ma na myśli. My to postawiliśmy zupełnie w oddali od bibliotekarzy i naprawdę fajne rzeczy tutaj się nam pojawiły, więc to polecam. Drugi etap to jest definiowanie problemów. No i tak jak na przykład ja tutaj Państwu opowiedziałam o tej mikrofalówce, stołówce i tak dalej, no to jakby na etapie empatyzacji wychodzi właśnie to, że ten student chodzi głodny. My to możemy sobie zdefiniować, rozłożyć na czynniki pierwsze, możemy sobie ten problem redefiniować, może to jest coś, co już istniało. Jakby ten cały etap polega na tym, że właśnie pamiętamy cały czas o tej perspektywie użytkownika, od której my żeśmy wyszli i na podstawie tych wszystkich informacji, które zebraliśmy w fazie empatyzacji, szukamy tych problemów, definiujemy je, opisujemy je sobie. Tutaj bardzo fajna jest taka technika, która może w zespole fajnie zadziałać, ja ją bardzo lubię, czyli 5 razy dlaczego albo 5 razy po co. Zadajemy sobie pytanie, zdefiniowaliśmy jakiś problem, coś chcemy zrobić i następnie zadajemy sobie 5-krotnie pytanie, dobrze, ale po co? Dobrze, ale po co? Proszę mi wierzyć, nie jest to łatwe, ale rzeczywiście dochodzimy wtedy tym sposobem do tego sedna, do tego dna problemu, który tak naprawdę występuje i który chcemy sobie zdefiniować. Jak już mamy te dwa etapy za sobą, to dopiero wtedy wchodzimy do generowania pomysłów, co wydawałoby się, że o to chodzi przecież, prawda, żeby szukać pomysłów. No ale żeby szukać pomysłów, no to musimy te dwa etapy przejść, zempatyzować się z naszymi użytkownikami, zdefiniować problemy, które żeśmy znaleźli i dopiero w tym momencie zbieramy się w zespole i różnymi metodami kreatywnymi szukamy pomysłów, generujemy pomysły. Tutaj przykładową metodą do zastosowania może być burza mózgów, która będzie świetnie działała. I przypomnę jeszcze o tym, że pamiętamy w design thinking, że jakby nie ma jednego dobrego rozwiązania. To jest metoda, która się skupia na szukaniu wielu, wielu, wielu różnych rozwiązań po to, żeby później wybrać najlepsze, najbardziej pasujące do zdefiniowanego problemu i do potrzeb użytkowników. Więc generowanie pomysłów trwa. Szukamy kreatywnie, otwieramy swoje umysły i rzeczywiście na tym etapie w zasadzie każda tak naprawdę metoda pracy kreatywnej będzie mile widziana i znowu przywołuje ten zespół interdyscyplinarny, który tutaj pracuje i nam pomaga. To jest coś, co się nazywa siła zbiorowego myślenia ludzi, dlatego właśnie design thinking nie pracujemy samodzielnie, tylko pracujemy w grupie, szukamy razem, zaskakujemy siebie nawzajem, kombinujemy, wymyślamy i wtedy dopiero mamy szansę rzeczywiście wykreować coś innowacyjnego, coś nowego. I jak już sobie to wymyślimy, kolejnym etapem jest budowanie prototypów. No i tutaj często się zastanawiamy, no dobrze, no ale jak ja mam zrobić prototyp? W ogóle o co chodzi? W ogóle design thinking często nam się kojarzy z produktem, tak? Z nowym smartfonem, z jakimś, nie wiem, nowym smartwatchem, tak? Czy czymkolwiek tego typu. Jak ja mam budować prototyp, jeśli ja na przykład tworzę usługę biblioteczną nową, tak? Proszę się nie przejmować tym, i korzystać z tego, co mamy. Jakby najważniejszą zasadą tego etapu budowania prototypów jest to,
żeby w jakikolwiek sposób sobie zwizualizować to swoje działanie. Możemy sobie to zwizualizować w różny sposób. Możemy sobie nawet użyć klocków i wybudować naszą na przykład nową przestrzeń w bibliotece albo to, w jaki sposób będziemy sobie ją zmieniać. Jak najbardziej tak. Możemy wygenerować pomysły, które później sobie zaprezentujemy w postaci na przykład znalezienia zdjęć, które są adekwatne, które pasują pod te nasze pomysły. My na przykład w ten sposób zwizualizowaliśmy 4 propozycje dla studentów zmiany w salce komputerowej, z której rzadko korzystali. To jest pewien sposób prototypowania, czyli pokazania, zwizualizowania, co ja mam na myśli w tym moim rozwiązaniu problemu. A następnie ostatnim etapem jest testowanie. I tutaj odnosimy się do tych prototypów i już je oddajemy naszym użytkownikom. No i tutaj znowu oddajemy, jeśli to nie jest coś fizycznego, no to znowu musimy się zastanowić, w jaki sposób my to mamy testować. U nas na przykład te 4 propozycje powiesiliśmy jako coś, na co można było sobie po prostu zagłosować, czyli każdy mógł podejść, zobaczyć te nasze prototypy i zagłosować na to, co by chciał. Inny pomysł też z Dublina, tutaj akurat no, bardzo fajne testowanie wykonano w bibliotece, ponieważ planowano nową przestrzeń i bibliotekarze postanowili, że trzeba przetestować meble, zanim je kupią, zanim je wstawią do biblioteki. I przez jakiś okres czasu wystawiono użytkownikom różne meble do testowania i do wybierania. No i się okazało później, że użytkownicy chcieli każdy typ mebla, który się pojawił na wystawie, żeby on był w bibliotece. W związku z tym biblioteka podjęła decyzję, że będzie różnorodnie i stworzyła przeróżne strefy, gdzie były a to worki do leżenia, siedzenia, a to wygodne fotele, a to zwykłe krzesła i układ taki typowo czytelni w bibliotece. Prototyp też tak z mojego życia trochę, bo dużo testuję gier planszowych, mój mąż jest autorem gier planszowych, więc przykładowo zanim powstała gra Elementum, proszę zobaczyć jak ona wyglądała, zwykły wydruk na karteczkach, gdzieś tam jakimś flamastrem pokolorowane elementy, jak ktoś ma ochotę, proszę sobie zerknąć, jak teraz wygląda po wydaniu Elementum. Tutaj jeśli chodzi o ten etap testowania, bardzo ważne jest to, żeby się skupić na użytkowniku, obserwować reakcję użytkownika podczas testów i przypominam, że zawsze można wrócić do innego etapu. To jest po to, żeby wykryć błędy, to jest po to, żeby uchronić się przed tą ławką, na której się nie da po prostu później usiąść. No właśnie, no ale teraz przejdźmy troszkę już do naszego życia. Po co bibliotekarzom design thinking? Poproszę Ciebie, Martyno, o ostatnie dzisiaj nasze pytanie i za chwilkę jeszcze jedno menti na koniec. Już Państwo widzą pytanie. Mnie za chwilę zajęło, żeby włączyć głos na platformie, ale Państwo w międzyczasie już odpowiadają, bo wiedzą Państwo, jak działa ankieta. A pytanie brzmi, design thinking przyda się do... I tym razem można wielokrotnie wskazać, do czego się może przydać design thinking. A propozycje, które są umieszczone tutaj, brzmią tak. Do tworzenia nowych usług, do ulepszenia istniejących usług, do tworzenia nowych przestrzeni, do ulepszania istniejących przestrzeni, do tworzenia nowych narzędzi produktów, do ulepszania istniejących narzędzi produktów, do współpracy ze społecznością. Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które Państwu grają, to znaczy pasują do design thinking, a przypominam, że pytanie brzmi, design thinking przyda się do czego on się może nam przydać? Państwo odpowiadają, widzę, że już 120 osób odpowiedziało, to jest blisko połowa naszych dzisiejszych uczestników, bo system pokazuje, że jest nas prawie 270 osób w tym momencie na platformie. Przypominam też, ponieważ zbliża się koniec już naszego webinarium, że mogą Państwo na czacie wpisywać pytania do naszej dzisiejszej prowadzącej. Jeżeli jakieś pytanie Państwu chodzi po głowie, a odpowiedzieli Państwo już na ankietę, to zachęcam do tego, żeby je umieścić na czacie i oznaczyć ikonką znaku zapytania.
A ja w tym momencie już kończę, kończę naszą ankietę, to znaczy przestają Państwo mieć możliwość odpowiadania na nią i pokazuję wyniki. Tak one wyglądają. Dobrze. Podsumowując wyniki ankiety, można powiedzieć, że design thinking przyda się do wszystkiego. I to jest też bardzo fajna odpowiedź z Państwa strony. Miałam nadzieję, że to troszkę się w ten sposób ułoży. Oczywiście tutaj to są jakieś propozycje, które ja wpisałam spokojnie. Myślę, że Państwo bylibyście w stanie też sobie wymyślić jeszcze inne sytuacje, w których ten design thinking może nam się przydać. Tak troszkę podsumowując, chciałabym tutaj przy okazji tej Państwa odpowiedzi powiedzieć też, że oczywiście to jest duża metodologia, która ma 5 kroków, w skrócie dzisiaj Państwu o tym wszystkim opowiedziałam, ale proszę też pamiętać, że jakby w design thinking wydaje mi się, że mamy takie dwie najważniejsze myśli, które można dla siebie wziąć, nawet jeśli nie zdecydujemy się na te 5 kroków, na tą strukturę, która tutaj jest przez autorów design thinking proponowana. Co mam na myśli? No, po pierwsze mam na myśli to myślenie z perspektywy użytkownika. To z design thinking może nam się przydać bardzo i ten etap empatyzacji, który no, praktycznie zawsze warto sobie wykonać, cokolwiek Państwo planujecie w swoich bibliotekach. A po drugie to podejście, które pozwala na eksperymentowanie, na błędy, na to, że nie musimy z góry jakby zakładać, że nasze pomysły są genialne. Po prostu zakładajmy, że nasze pomysły są genialne, ale trzeba je sprawdzić. I dajmy sobie tą przestrzeń na sprawdzanie, dajmy sobie tą przestrzeń na to, że coś nie wyjdzie, a my możemy to poprawić. Jakby wyciągajmy z jakichś porażek, z tego, co nam się nie uda, pozytywy, czyli szukajmy lepszych rozwiązań, szukajmy czegoś innego. Tak też można do tej metody design thinking podejść, po prostu wziąć z niej to, co dla nas jest najważniejsze, albo właśnie zastosować tak, jak tutaj mieliśmy zaprezentowane, czyli całą metodologię od A do Z. I ostatnia aktywność dzisiaj jeszcze, mam nadzieję, że Państwo macie chwilkę siły, żeby odpowiedzieć na ostatnie pytanie w Menti i ja zaraz przejdę do odpowiadania z kolei na Państwa pytania. Mam nadzieję, że już widać tutaj pytanie, które brzmi: podaj konkretny pomysł na użycie design thinking w Twojej bibliotece. Jaki problem można by było rozwiązać? Na razie mamy jedną odpowiedź. Pod tym samym kodem nasza ankieta na menti.com jest dostępna. Powtórzę jeszcze: 42 93 27 19. Ja w międzyczasie zmienię tylko tutaj typ pokazywania odpowiedzi, bo nas jest dzisiaj bardzo dużo i na pewno nie uda mi się tego pokazać w taki sposób, żeby pojedynczo Państwa odpowiedzi były prezentowane. O, i już tutaj mamy różne odpowiedzi nowe od Państwa, od publiczności dzisiejszego webinarium. Nowe, lepsze funkcjonalności czytelni, bardzo fajny pomysł. Problem: brak wygodnych miejsc do czytania dla dzieci. Tak, jak najbardziej. Kącik czytelniczy do poprawy. Organizacja przestrzeni, kącik cichej nauki, do pisania projektów. Tak, metoda design thinking też tutaj się Państwu może przydać. Jedzenie w bibliotece. Tak, to jest duży problem. Myślę, że w wielu bibliotekach ten aspekt gdzieś tam no, istnieje i trzeba go w jakiś sposób rzeczywiście rozwiązywać. Zagospodarowanie terenu przed biblioteką. Tutaj dużo takich pomysłów dotyczących przestrzeni, zmian, tego w jaki sposób właśnie, a to jakaś część, czytelnia, kącik dla dzieci i tak dalej funkcjonuje. Jak najbardziej. Tak, to są wszystko fajne pomysły, dziękuję bardzo za to. Widzę, że Państwo tutaj bardzo aktywnie bierzecie udział, to jest naprawdę fajny też taki aspekt webinarium, gdzie możemy właśnie wymienić się troszkę swoimi pomysłami. Dobór szkoleń pod kątem użytkownika. Super sprawa, żebyśmy też tutaj właśnie no, nie poświęcali dużo czasu na przygotowywanie szkoleń, które później no, nie będzie komu brać w nich udziału. To bardzo fajny pomysł. Tak, znowu oferta edukacyjna. Nowa czytelnia, nowe propozycje dla młodzieży, no przeróżne pomysły. Bardzo dziękuję, to jest otwarte, tu możecie Państwo sobie nadal oczywiście wpisywać. Jak ktoś ma ochotę jeszcze coś od siebie dodać. Ja natomiast wrócę już do naszej prezentacji, bo wiem, że mamy jeszcze pytania.
I Martyno, przejdźmy teraz może do Q&A. Tak, jesteśmy już w trybie zadawania pytań. Ja w międzyczasie przejrzałam pytania, które Państwo zadali w trakcie webinarium i one nie wszystkie bezpośrednio dotyczyły tematu. W związku z tym tych, które nie dotyczyły tego tematu dzisiejszego webinarium, w tym momencie Państwu nie wyświetlę, ale wyświetlę pytanie Pani Beaty, która pyta, ile mniej więcej trwa proces design thinking? No właśnie, no i nie podam Pani konkretnej odpowiedzi typu tydzień, no bo się po prostu nie da. Wrócę do tego pytania, do czego można użyć design thinking i tutaj nawet jakbyśmy przejrzeli te odpowiedzi naszych dzisiejszych uczestników webinarium, no to gdzieś tam moglibyśmy sobie zwizualizować, że na przykład proces design thinking dla takiego zredefiniowania, nie wiem, oferty szkoleniowej pewnie potrwa krócej niż proces design thinking dla tematu zmiana przestrzeni bibliotecznej, wyznaczenie nowych stref dla czytelników i jakby taki duży projekt, który będzie niósł za sobą takie zmiany infrastrukturalne w budynku i tak dalej. Więc tutaj jakby czas trwania projektu, tego całego procesu design thinking będzie zależny od tego, co my chcemy sobie tym sposobem rozwiązać i też jaki jest w ogóle potrzeba naszej publiczności, naszych odbiorców, więc on może trwać krócej lub dłużej. Na pewno nie jest to metoda, którą Państwo w 2 godziny sobie zrealizujecie, tak? To jest metoda, która polega na tym, że zespół się spotyka wiele razy, tam nawet patrząc na etapy możemy sobie pomyśleć o tym, że najpierw się empatyzujemy, tak? Czyli no znowu zespół musi się spotkać, wybrać metodę badawczą, opracować ankietę, opracować wywiad. To będzie na pewno proces długotrwały, a nie coś, co w jeden dzień Państwo sobie w bibliotece zastosujecie i tutaj do tego trzeba się na pewno przygotować. Natomiast będzie trwał bardzo różnie. Czy prototypem może być odręczny szkic, plan projektu? Może być. Tutaj jedynym warunkiem tak naprawdę, jeśli jest mowa o prototypach, jest to, czy ten prototyp my jesteśmy w stanie przetestować. Czyli myślimy też, znowu jakby wracamy do tego myślenia o użytkowniku, więc ten prototyp musi być tak skonstruowany, żebym ja go mogła zaprezentować użytkownikom i żeby oni mogli w jakikolwiek sposób tą wizualizację przyjąć, pomyśleć, w jaki sposób by z tego korzystali. Więc jeśli Państwo uznacie jako zespół, że to jest wystarczające, że da się to w ten sposób zaprezentować do testowania, to jak najbardziej tak. Ale może właśnie warto podziałać nawet na klockach czy na jakichś innych elementach przestrzennych, w zależności oczywiście od tego, co my chcemy sobie zwizualizować. I to jest chyba ostatnie pytanie, które dotyczyło samej metody. A nie, przepraszam, jeszcze Pani Monika teraz dopisała jedno pytanie. Jak przekonać skostniałe władze instytucji do nowoczesnej metody? Czy masz pomysł na to? To jest trudne pytanie i to w zasadzie jest pytanie, które troszkę dotyczy nie tylko design thinking, ale ogólnie różnych rzeczy, które byśmy chcieli, nowych rzeczy, które byśmy chcieli w naszych instytucjach wdrażać. Wydaje mi się, że zawsze dobrym pomysłem jest przygotowanie się do takiej rozmowy i pokazanie argumentów pozytywów, które mogą z zastosowania danej metody tutaj być. Przy design thinking wydaje mi się, że trzeba by było podkreślić tych naszych użytkowników. No, jeszcze pytanie, jak skostniałe władze instytucji podchodzą do tematu użytkowników, tak? No ale generalnie jakby instytucja istnieje dla ludzi. Więc tutaj troszkę nastawienie właśnie na to, że jeśli my użyjemy design thinking, no to my się odwołamy do potrzeb bezpośrednio naszych odbiorców, a zatem odbiorcy będą zadowoleni, czyli możemy przypuszczać, że na przykład, nie wiem, będą do nas przychodzić chętnie, no bo na przykład też możemy ich włączyć w ten proces, tak? No tutaj dosyć trudne pytanie, też bardzo takie szerokie, ale wydaje mi się, że przygotować po prostu porządne argumenty, które pokażą plusy, które Pani widzi z tego, że ta metoda zostanie akurat u Państwa zastosowana i też w jakim celu na przykład, tak? I to odniesienie do użytkowników, do tego, że no, spełnimy tą swoją misję i użytkownicy będą zadowoleni ostatecznie. I ostatnie pytanie. Nie wiem, czy jesteśmy na nie w stanie krótko odpowiedzieć, bo pytanie brzmi, jak skorzystać z metody design thinking w planowaniu nowych zajęć w bibliotece? No tak, no to krótko odpowiedzieć
Po pierwsze, myślę, że warto będzie skorzystać z tej metody, bo właśnie nie przestrzelimy z zajęciami, nie stworzymy zajęć, które nie będą miały swoich odbiorców. Jak to zrobić? No krok po kroku. Najprostsza odpowiedź, jaka może być. Natomiast ta odpowiedź w wielu przypadkach ma naprawdę, pani Agnieszko, bardzo, bardzo dużo sensu, bo ja wiem, że ta metoda czasami może być taka, jakby wydawać się taka ogromna, że my tyle rzeczy musimy zrobić. Po prostu pociachać sobie to na te małe kroki i zrobić to po kolei. I jeśli chodzi o nowe zajęcia w bibliotece, to zacząć od tego, dla kogo mają być te zajęcia, bo od tego będzie pierwszy etap zależał tej empatyzacji, czyli czy my się empatyzujemy z dzieciakami, naszymi odbiorcami, czy z rodzicami, czy z seniorami, czy z jakąkolwiek inną grupą i jakby od tego zacząć dalej małymi krokami po kolei sobie iść. Bardzo Ci dziękuję. I to było faktycznie ostatnie pytanie, które ja wyświetlam. Na czacie pojawiły się również pytania dotyczące Waszego projektu Parkletu w Łodzi, ale ja wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem, już odsyłam bezpośrednio do Ciebie. Natomiast te osoby, które pytały się o zaświadczenia, to im przypominam, że po każdym webinarium system automatycznie wysyła certyfikaty do Państwa, w związku z tym proszę się do nas po nie nie zgłaszać, ponieważ my takich certyfikatów nie wystawiamy. Natomiast powinni je Państwo otrzymać. Przypominam również, że nasze webinarium jest nagrywane. W związku z tym w ciągu kilku dni znajdą Państwo na portalu labi.pl link do tego nagrania i można sobie je dowolnie jeszcze odsłuchać, podzielić się tym nagraniem z kimś, zachęcić kogoś do obejrzenia go. A ja kończąc już dzisiaj, chciałam Państwa również zachęcić do tego, aby Państwo korzystali z portalu Labib. Jeżeli mają Państwo jakieś swoje własne doświadczenia z metodą design thinking i projektowaniem nowych usług czy działań w bibliotece czy przestrzeni bibliotecznej, to chętnie byśmy o nich poczytali. Proszę się zastanowić, czy mają Państwo w swoim portfolio takie doświadczenia i czy mogą się Państwo z nami nimi podzielić. Paulino, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze webinarium. A Państwa zapraszam na kolejne webinarium kwietniowe, które odbędzie się 26 kwietnia i które poprowadzi Agata Warywoda, a będzie o tym, jak powstają pomysły i jak może wyglądać trening kreatywności w bibliotekach. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Tutaj jeszcze kontakt do mnie, do Stowarzyszenia Labib, też do labib.pl, gdzie również znajdziecie Państwo zawsze zapowiedzi wszystkich naszych webinariów. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu.